Przechodzimy do sesji drugiej pod tytułem Edukacja. Myślę, że w tej sesji dotkniemy samego rdzenia problemu. To sesja, w której poruszane tematy z jednej strony są bardzo głębokie i prowadzą nas do samych przyczyn problemu, z drugiej jest w niej też dużo optymizmu. Inspirujące, z rozmachem realizowane działania, które zmieniają jakość jadłospisów. Pierwszą, pierwszą panelistką w tej sesji jest osoba, której znajomość problematyki obszaru usług zdrowotnych, edukacji i ekonomii jest wyjątkowa. Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia uczelni Łazarskiego, doradczyni prezesa zarządu pracodawców RP. W obszarze ochrony zdrowia, propagatorka koncepcji ochrony zdrowia nakierowanej na wartości, integratorka ludzi i idei. Zapraszam do wysłuchania prezentacji dr Małgorzaty Gałąski-Sobotki. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To ogromna przyjemność, ale i wielki zaszczyt brać udział w tej arcyciekawej konferencji. Ja powiem Państwu, że momentami nazywam się kongresmenką, czyli osobą, która nieustannie uczestniczy w różnego typu kongresach ale powiem szczerze że ta pierwsza sesja tak bardzo rozbudziła wszystkie moje myśli tak jest niezmiernie inspirująca i mobilizująca i motywująca do działania że wydaje mi się że organizatorzy już teraz państwu bardzo o tego gratuluję osiągnęli cel zasadniczy zgromadzili energię i pewien, pewien potencjał kompetencji który będzie realnie realizował cele kontroli w każdym państwie, a tą kontrolą jest zmienianie rzeczywistości na lepsze. Szanowni Państwo, zostałam poproszona o przeprowadzenie takiej prelekcji, która będzie się koncentrowała na pojęciu, na relacji wartości i zdrowego jedzenia, wpływu zdrowego jedzenia na system zorientowany na wartość zdrowotną, w który bardzo wierzę. Od wielu, wielu lat staram się propagować ideę value-based healthcare za jej twórcami, profesorem Michaelem Porterem, Elisabeth Teisberg, ale i bardzo wieloma środowiskami międzynarodowymi, które mówią, świat musi się zatrzymać, systemy ochrony zdrowia, a więcej, polityki państwa muszą zmienić swój paradygmat, muszą zmienić swoją orientację, muszą zmienić swoją orientację na orientację na zdrowie, a nie orientację na Chorobę. Wszystko, co powiedzieliście do tej pory moi wspaniali przedmówcy, wskazuje na to, że my rzeczywiście mamy dzisiaj taki system, który i państwo, politykę państwa, która ma bardzo duże motywy, nie wiadomo skąd płynące do tego, żeby generować choroby. My musimy tą strategię i to podejście przerwać i sięgnąć po narzędzia sprawdzone, absolutnie, sięgnąć po narzędzia dostępne, sięgnąć po narzędzia efektywne. I wydaje się, że jednym z takich narzędzi na pewno jest edukacja zdrowotna. Tutaj głosy są oczywiście podzielone. Są takie gremia wśród interesariuszy i opinią liderów sektora ochrony zdrowia, którzy mówią, że to jest absolutnie nieefektywne że edukacja nie jest efektywna, że my demonizujemy znaczenie edukacji. Ja jako przedstawicielka świata edukacji mówię tej tezie absolutnie, stawiam absolutne weto i będę się starała udowodnić, że mamy szansę poprzez... Wykorzystanie edukacji, wzmocnienie bardzo wielu innych działań, interwencji podejmowanych w systemie. Wszystko po co? No po to, aby wytworzyć kapitał, bez którego żaden, żaden kraj nie będzie się mógł sprawnie, efektywnie, długoterminowo i w sposób zrównoważony rozwijać. A tym kapitałem jest kapitał intelektualny, którego fundamentalnym składnikiem jest kapitał zdrowia, kapitał ludzki. Bez zdrowia społeczeństwa nie będziemy w stanie tego kapitału namnażać. A przypomnę, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego ale również zakładu ubezpieczeń społecznych. Ponad milion Polaków w Polsce jest nieaktywnych zawodowo, pomimo tego, że są w wieku produkcyjnym. Dlaczego? Bo chorują. Dlaczego? Bo opiekują się innymi osobami chorymi. Stan zdrowia Polaków niestety nie poprawia się i różne parametry wskazują na to, że straciliśmy chyba tak naprawdę orientację właśnie na to, czym jest. Kapitał zdrowia, w jego wielowątkowym i wielo takim szerokim, horyzontalnym wymiarze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, i że wcale zdrowie to nie jest bezwzględny stan braku choroby. Można powiedzieć często, że to jest kwestia tylko dodiagnozowania nas. Ale wracając do tej najstarszej definicji zdrowia, definicji Hipokratesa, pamiętajmy, że zdrowie to jest ta relacja naszego samopoczucia względem środowiska, w którym funkcjonujemy. I okazuje się, że to środowisko ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie obiektywne, jak również zdrowie subiektywne. Stąd wydaje się, że konieczne jest przyjęcie na samym starcie naszej dyskusji próby tworzenia planu na przyszłość, bo tak postrzegam to spotkanie dzisiejsze, że ono ma służyć do tego, abyśmy my sobie tą strategię, pan profesor Jarosz pokazywał, bez tej długoterminowej strategii my nic nie zrobimy, żebyśmy my ją sobie zrewidowali, bo my nie będziemy tworzyli czegoś na nowo, nie będziemy od, od Odkrywali koła. My wiele rzeczy mamy już powiedziane, napisane. My musimy wejść w fazę realizacji, fazę wykonawstwa, z czym niestety w polskim systemie ochrony zdrowia mamy problem. My jesteśmy doskonałymi diagnostami, mamy prawie większość problemów świetnie zdiagnozowanych. Jesteśmy również nawet kreatorami rozwiązań, natomiast na pewno nie jesteśmy innowatorami, bo innowator to ten, kto znajduje lepsze rozwiązanie, jakieś, czy zaspokojenie jakiejś potrzeby, ale wdraża to, czyli ktoś, kto chce to zastosować, ktoś chce z tego skorzystać, komercjalizuje to rozwiązanie. Wiele z naszych idei niestety tej komercjalizacji nie doczekuje i to jest pewnie słabość. Kto musi w ten proces się zaangażować? Wszyscy. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że orientacja na zdrowie i orientacja na to, żebyśmy wszyscy współbyli odpowiedzialni za, za właśnie za nasze zdrowie będzie warunkowana tym na ile my taką orientację przyjmiemy na wszystkich poziomach państwa, na wszystkich poziomach em, naszych gospodarstw domowych naszych rodzin, naszych społeczności lokalnych i państwa. Zatem tak naprawdę my musimy dokonać pewnego takiego zrywu społecznego, w którym em, przyjmiemy, że w, w interesie każdej strony, każdego ugrupowania każdego ministra em, będzie rzeczywiście orientacja na zdrowie, bo wiem bez współdziałania i punktowego tylko działania ujawni się zasada suboptymalizacji w zarządzaniu systemowym czyli niestety zmiana tylko w jednym z podsystemów nie wygeneruje zmiany całego systemu i to o tym trzeba zawsze pamiętać że trzeba te zmiany wdrażać bardzo horyzontalnie wszystko po to żebyśmy skutecznie zaczęli promować zdrowie a temu poświęcamy najmniej uwagi odtwarzać skutecznie zdrowie we właściwym czasie najbardziej optymalnie i potem to zdrowie utrzymywać. My mamy dzisiaj system, który jest najbardziej zorientowany na lekarzy, najbardziej zorientowany na szpitale i najbardziej zorientowany na chorobę i to ciężką. Nawet modele finansowania gratyfikują bardziej te najbardziej zaawansowane. Pan profesor powiedział, że otyłość staje się chorobą, powiedziałabym taką ciężką, przewlekłą. My do tego doprowadziliśmy, bo dzisiaj tak naprawdę jedynie Jedyny, jedyny stopień zaawansowania otyłości, który ma swoje zaopiekowanie dobre, kompleksowe w ochronie zdrowia w systemie publicznym, to jest otyłość olbrzymia, która ma być leczona, musi być leczona w sposób zabiegowy. Zatem to jest taka nasza orientacja. Co determinuje zdrowie? To już sporo było o tym mówione, ale myślę, że warto podkreślić, że te determinanty nam się dzisiaj zmieniają. My się już dawno odcięliśmy od tego słynnego pola Lalonda, świadomie, dlatego że zmienia się świat i rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Amerykańskie badania pokazały w 2019 roku, że rośnie znaczenie determinant tych socjoekonomicznych, czyli środowiska, w którym żyjemy, naszego wykształcenia, warunków ekonomicznych, infrastruktury, m, miejsca, w którym funkcjonujemy, one będą wpływały i determinowały również nasze zachowania. Czyli tutaj już się pojawia ta konieczność integracji polityk publicznych państwa, bo jeżeli nie usiądzie do jednego stołu minister zdrowia, edukacji, sportu, polityki, zdrowe, polityki społecznej, infrastruktury czy rolnictwa, to z tym szacunkiem każdy z nich. Tylko i wyłącznie podejmuje takie minimalne interwencje, które mogą przynieść minimalny niestety efekt. System ochrony zdrowia zwiększa swoje znaczenie i rolę, bo musi być koordynatorem i porządkującym pewne procesy. Czynnikom genetycznym dzisiaj przypisujemy mniejszą rolę, dlatego że my nauczyliśmy się już panować nad tą genetyką więcej. Genetyka staje się naszym sprzymierzeńcem. Ona nam bardzo wiele, na wiele pytań udziela odpowiedzi i mamy nad nią większą kontrolę. Odpowiedzialność za zdrowie. To jest takie pytanie, które wywołuje wiele emocji. Badania Cebos, które się toczyły przez wiele lat, w takim odstępie 3-4 lat. Jeszcze w roku 2008 pokazywały, że 75% polskiego społeczeństwa mówi odpowiedzialnym za zdrowie jestem ja i moje decyzje w największym stopniu wpływają na moją kondycję, ale już w roku 2018 to było tylko 50%. Czyli my niestety w tym procesie transformacji coś nam się nie udało. Jakieś lekcje nie odrobiliśmy albo słabo ją odrobiliśmy. Może ktoś nam pomagał, a podpowiedział źle, na pewno nie ma wątpliwości, że zmieniliśmy i oduczyliśmy obywateli ich świadomości, ich wiedzy na temat tego, jak oni mogą istotnie wpływać na, istotnie wpływać na własne zdrowie. Natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że do tego, aby ten pacjent był upodmiotowiony, potrzebna jest odpowiednia polityka państwa. To nie jest tak, to kto to odebrał, to upodmiotowienie temu obywatelowi, pacjentowi? No trochę, niestety, państwo mówiąc, my będziemy lepiej wiedzieć, my za ciebie podejmiemy lepszą decyzję. No to nie rodzic dziecko ma decydować, czy zje, sobie tutaj komentowałyśmy, jak to jest z tymi posiłkami w domu, to nie rodzic zadecyduje z dzieckiem, czy zje we wtorek pomidorową małą, bo wiecz po południu mama gotuje bardzo dobre danie, które chce zjeść duży obiad w domu tylko gdzieś tam jakieś normy i standardy będą nam to narzucały. Rząd i polityka państwa ma do odegrania istotną rolę, ważną rolę do odegrania w kształtowaniu naszych postaw i w wspólnej pracy na rzecz zdrowia. Odgrywają również pracodawcy, bo to jest nasz partner przez dużą część naszego życia. Mądrzy pracodawcy odpowiedzialni za kapitał zdrowia, a oni powinni mieć to w interesie, bo bez pracowników, bez ich efektywności, bez ich dostępności tak naprawdę nie realizujemy celów biznesowych, które są DNA każdego biznesu. Jeśli chodzi o stan, który dzisiaj mamy, to on jest opisywany również kluczowymi danymi, jest opisywany kluczowymi danymi epidemiologicznymi i one wyraźnie wskazują na to, że nasza kondycja zdrowotna jest istotnie gorsza niż Europejczyków, w tym obywateli państw o porównywalnym do nas poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Ja nie lubię się porównywać, nie lubię porównywać niczego, co jest w naszym kraju, do Norwegii, do Szwajcarii, dlatego że to zawsze, zawsze się pojawią argumenty, zupełnie inny potencjał, punkt wyjścia i tak dalej. Ale w momencie, kiedy widzimy, że przegrywamy z naszymi południowymi sąsiadami na przykład, no to już musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. Polacy żyją sukcesywnie istotnie krócej niż średnia europejska, zarówno kobiety, jak i mężczyźni umierają z powodu przede wszystkim chorób cywilizacyjnych, chorób cywilizacyjnych, którym moglibyśmy skutecznie zapobiec. A w tej właśnie działalności. Ponosimy sromotne porażki. Można powiedzieć, czy drużyna narodowa w piłce nożnej jest gorsza od nas, czy to my właśnie w tej trosce o własne zdrowie jesteśmy liderem no braku, braku skuteczności, braku efektywności. Na pewno choroby, a nie do serca. Pamiętajmy, to są dane z 2020, czyli bardzo intensywne, wtedy jeszcze oddziaływanie epidemii COVID, udary, nowotwory, rak płuca, na pewno choroby układu oddechowego, ale również choroby właśnie związane z odżywianiem, stanu odżywiania. Na to zwracamy coraz częściej uwagę. My tym chorobom moglibyśmy zapobiec, a nie zapobiegamy. I to jest coś, co najbardziej... Irytuje, generuje pewnie u większości z nas najwięcej frustracji, że należymy do państwa, liderów, w zakresie utraty życia, utraty życia z powodu niepodejmowanej profilaktyki, utraty życia z powodu niedostarczenia właściwej opieki na czas we właściwym momencie, we właściwym czasie i na, odpowiedniej, na odpowiednim poziomie jakości. Martwi mnie zawsze to, gdy jesteśmy wokół wyborów, że Polacy nie są względem polityków jednak zdolni do egzekucji tej odpowiedzialności również państwa, polityków za to, żeby dostarczać skutecznych narzędzi, żeby umiejętnie ewaluować. Profilaktyka to jest ta pozycja w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, która od wielu lat ma najwyższy poziom niewykorzystania środków. Profilaktyka to jest ten obszar pieniędzy, po które najczęściej nikt nie chce się schylić. Profilaktyka to jest ten obszar, w którym wielu świadczeniodawców mówi, to oni, nie my. A tymczasem tak naprawdę w tym procesie powinni uczestniczyć dokładnie wszyscy. Każdy kontakt. Obywatela z systemem ochrony zdrowia, nie myślę tylko placówki medyczne, apteka, fizjoterapia, każdy kontakt powinien być miejscem do tego, żeby promować właściwe nawyki, właściwe wybory. Bowiem z analizy, którą publikuje na co dzień również Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach, kluczowych czynników ryzyka przyczyniających się do największej utraty życia w zdrowiu w Polsce, w większość stanowią te behawioralne czyli te, na które mamy realny, rzeczywisty wpływ. I nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że dlatego nie inwestujemy w profilaktykę i politycy nie lubią profilaktyki, dlatego że efekty tej działalności będą widoczne dopiero za jakieś 10 lat. Nie zgadzam się z tym, bo moi przedmówcy pokazali, że zmieniając tu i teraz rzeczywistość tej szkoły, tego przedszkola, tego domu, tego środowiska lokalnego, efekt otrzymamy w ciągu tego roku. Także tej kadencji, tego e, e, rachunku zysków i strat i plan, podsumowania planu finansowego tej szkoły, tej placówki, tego samorządu. W związku z tym chciałabym, żebyśmy wyszli w dyskusji o tym e, z takiego bardzo jakościowego dyskursu i przeszli do bardzo ilościowego analizowania tego, co robimy i jakie to przynosi nam efekty, bo w wielu miejscach po prostu nawet nie wiemy, jakie rezultaty osiągnęliśmy dzięki podejmowanym interwencjom, bo tak kultura dyskusji o polityce państwa i polityce zdrowotnej w odniesieniu yy, oparta na danych i na ich stałym monitorowaniu i analizie jest niestety jest dopiero raczkująca my się tego dopiero uczymy kluczowe czynniki które są główną przyczyną zgonów Polaków i istotnie są wyższe niż w Unii Europejskiej. To nie tylko tytoń, ale również właśnie zagrożenia związane z nieprawidłową dietą. Oczywiście dochodzi do tego zanieczyszczenie powietrza i alkohol, niemniej jednak na to należy zwrócić uwagę. Ja jestem po. Ponad roku czasu takiej przygody, za którą bardzo dziękuję samorządowi Województwa Pomorskiego, ponieważ samorząd ogłosił przetarg na przeprowadzenie takiej analizy dotyczącej stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Województwie Pomorskim. Ale żeby dokonać tej analizy, musieliśmy dokonać analizy stanu zdrowia dzieci w Polsce i porównać ją pomiędzy województwami. Praca ta uświadomiła mi, że tak naprawdę, mówiąc bardzo wiele o tym, jak się powinna zmieniać polska ochrona zdrowia, zapominamy o najważniejszym o zdrowiu przyszłych pokoleń. I w tej materii mamy zaniedbania ogromne. My w rzeczywistości nie mamy nawet systemu ewidencji. Nie wiem, czy Państwo wiecie to taka dygresja tylko, że w polskim systemie statystyki publicznej w zdrowiu nie ma ani jednej pary danych czyli zakładek, w którym stan zdrowia dzieci i młodzieży byłby analizowany według tej samej gradacji wiekowej. Czyli każda zakładka, każde sprawozdanie, każda ewidencja stanu zdrowia i dzieci i młodzieży ewidencjuje ten stan zdrowia w zależności od różnych grup wiekowych, czyli inaczej kohortuje, że tak powiem, co powoduje, że nie możemy zestawić ze sobą żadnych danych. Nawet w zakładce ministra zdrowia w rodzaju POZ mamy inną gradację wiekową dzieci, a w zakładce ambulatoryjna, opieka specjalistyczna inna. Gdybyśmy nawet chcieli jakieś interwencje w związku z tym ocenić ich wpływ na kondycję, to mamy niestety istotne. Problemy statystyczne, takie metodyczne. Jaki jest stan zdrowia polskich y, dzieci i młodzieży? Odpowiedź jest prosta: systematycznie pogarszający się. Czyli nie możemy mówić o tym, że zrównoważamy system ochrony zdrowia, wprowadzimy stan. Polskiego rynku pracy i gospodarki w jakiś, jakąś bardziej, większą stabilizację, dlatego że ci, którzy za moment będą dorosłymi pracującymi, oni wejdą w swój okres aktywności zawodowej w istotnie gorszej kondycji niż ich rodzice i dziadkowie. Wtedy, kiedy nie było jeszcze tak rozwiniętych różnych mechanizmów e, polityk publicznych, z których dzisiaj się cieszymy. To są dane zestawione z raportu Aktywny Powrót do Zdrowiu oraz najnowszego raportu Instytutu Matki i Dziecka, który wyraźnie pokazuje, jak pogarsza nam się kondycja zdrowotna dzieci, nadwaga, otyłość, nadciśnienie, ryzyko depresji. To są te wymierne efekty zaniedbań podejmowanych w obszarze przede wszystkim promocji zdrowia i profilaktyki. Wpływ sposobu odżywania na kondycję zdrowotną opisany w literaturze jest bardzo, bardzo szeroko. On jednoznacznie pokazuje, analizy i przeglądy międzynarodowe systematyczne pokazują, że dobra dieta, zdrowa dieta, albo jej brak, tak naprawdę jest jedną z głównych przyczyn zgonu i zapadalności na kluczowe choroby cywilizacyjne. Gdybyśmy mieli powiedzieć, co nam się naprawdę opłaca, z punktu widzenia państwa, gospodarstwa domowego, rodziny i państwa, to, czy samorządu, to na pewno opłaca nam się zainwestować właśnie w, dobrą, w dobre w kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Równo uwaga w tej materii, zrównoważona dieta może po prostu powodować, że będziemy istotnie zmniejszać zapadalność na te choroby, które dzisiaj w tych wskaźnikach epidemiologicznych królują i które też powodują, że my się też w dyskursie o alokacji środków finansowych ciągle lokujemy w kierunku rozbudowy systemu opieki kardiologicznej, rozbudowy systemu opieki onkologicznej, rozbudowy systemu opieki diabetologicznej. Dlaczego? Bo to tsunami zapadalności jest tak ogromne, że oczywiście Oczywiście znowu jest orientacja na medycynę naprawczą i na leczenie. Stop. Musimy sobie w końcu powiedzieć stop, zatrzymujemy, przesuwamy tą naszą orientację i każdego świadczeniodawcy nagradzamy za jego wkład w profilaktykę, prewencję chorób. Musimy zmienić po prostu modele finansowania. Ja jako przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia powiem to wprost. Cały czas apeluje. Zresztą jest powołany taki zespół, którym kieruję, którego rolą jest wypracowanie mechanizmów, które mają być zorientowane na wynik, na poprawę wyników leczenia i właśnie to zahamowanie zapadalności, a nie wręcz no, oczekiwanie na to, że tych ciężko chorych pacjentów będzie więcej, bo model biznesowy jest tak skonstruowany. Pojawiają się badania, które wyraźnie wskazują na to, że Zdrowa dieta to również ograniczenie zapadalności na to jedno z ważniejszych dzisiaj zagrożeń, czyli osłabienie kondycji psychicznej społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych. Ogrom danych, ogrom publikacji mówiących o przewadze diety śródziemnomorskiej, diety bogatej w owoce i warzywa diety, która, która może tak naprawdę zmniejszyć ryzyko zapadalności na bardzo wiele chorób, które dzisiaj są naszym poważnym zagrożeniem. Ma ogromny to wpływ na proces starzenia się. Ta długowieczność, o której większość z nas marzy, wiąże się z jakby to marzenie i musi być rozpisane tym, że będziemy jeżeli długo w zdrowiu, tymczasem wskaźnik długości życia Polaków w zdrowiu jest istotnie niższy niż w Europie i paradoksalnie to ten parametr powinien być miernikiem skuteczności podejmowanych przez nas działań. Jeżeli nie zwiększymy właśnie tej naszej presji na aktywny styl życia, na troskę o ten dobry sen i to wszystko nie wzmocnimy dobrymi nawykami żywieniowymi, to marzenie o długowieczności sprowadza się tylko do życzeń wysyłanych przy okazji urodzin. Czy imienniczy świąt, ale nie materializuje się, nie będzie się materializował w faktach. Ja jestem ekonomistką, mi wypada i ja mogę mówić o pieniądzach. To jest ten komfort, że jak staje lekarz i mówi o pieniądzach, to mówią, że przecież nie do tego został powołany i nie na tym się ma koncentrować. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że medycyna nie powinna być oderwana od ekonomii. Nie, medycyna jest stricte oddziaływująca na ekonomię. Finanse publiczne będą stabilności tylko wtedy, kiedy medycyna będzie sprawna i skuteczna. Wtedy, kiedy jej funkcje i mechanizmy, które są wpisane w ochronę zdrowia, zostaną tak uruchomione, żeby rzeczywiście tworzyć kapitał dochodu narodowego i kapitał dobrostanu, również tego społecznego, bo pamiętajmy, inne badania o jakości życia pokazują, że paradoksalnie to, co my często mówimy, że zdrowie jest główną determinantą jakości życia, to główną determinantą jakości życia jest bezpieczeństwo finansowe. I to zabezpieczenie takie powiedziałabym społeczne. Ale co warunkuje z kolei bezpieczeństwo finansowe? Kondycja zdrowotna. Jeżeli cokolwiek nam się załamuje, nasza stabilność naszego gospodarstwa domowego, naszego portfela, naszego budżetu domowego, to najczęściej jest niestety choroba. Choroba nasza własna albo choroba bliskich nam osób. W związku z tym paradoksalnie jest to bardzo ważny aspekt budowania właśnie poprawy jakości życia jakości życia Polaków. Nie ma wątpliwości, że dieta, niezdrowa dieta i niska aktywność fizyczna istotnie przekłada się na obciążenie systemów ochrony zdrowia. Badań w tej materii jest też bardzo dużo. Wskazuje się, że nawet to jest od 3,5 euro na mieszkańca w Chinach do nawet 150 euro w Wielkiej Brytanii. Nieoptymalna dieta tak naprawdę wpływa na prawie 20% kosztów związanych z chorobą niedokrwienną serca, udarem, cukrzycą typu drugiego. To są badania z kolei ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych firma McKinsey przeprowadziła takie badania, które wyraźnie pokazują, że przyjęcie tego zdrowego stylu życia może dodać około 0,5% PKB rok do roku. Czyli jeżeli rzeczywiście byśmy się nastawili na poprawę kondycji zdrowotnej, to my w rzeczywistości zwiększamy nasze PKB. To jest dylemat dokładnie taki jak w co inwestować w biotechnologię, medtech, energię odnawialną, a może dodajmy do tego stołu i na ten stół rzućmy w zdrowie. Unia Europejska dawno temu wzywała wszystkie państwa członkowskie, członkowskie do inwestycji w zdrowie. Dlaczego? Bo to inwestycje w zdrowie realnie, materialnie przekładają się na możliwość wzrostu produktu krajowego wspólnoty, na rozwój gospodarczy wspólnoty. Nie da rady realizować innych ambitnych celów w politykach przemysłowych i w rozwoju społecznym, jeżeli my tej kondycji równomiernie we wspólnocie europejskiej o nią nie zadbamy. A my mamy dzisiaj ogromne nierówności w zdrowiu pomiędzy krajami członkowskimi. I ta nierównowaga przekłada się na nierównowagę społeczną, socjalną i gospodarczą i będzie, będzie na nią oddziaływała. Co do tego nie ma najmniejszego w ogóle wątpliwości. Badania pokazują, że mamy istotny wpływ na produkcyjność obywateli i musimy sobie, musimy sobie z tym zdawać sprawę, że to zjawisko absenteizmu i prezenteizmu wpływa wprost na utratę dochodów nie tylko jednostki, ale również całych organizacji, przedsiębiorstw i państw. Szacuje się, że problemem jest nie tylko otyłość i różne choroby. Związane z dietą, ale pojawiające się już w tych wypowiedziach poprzedników niedożywienie. To zjawisko niedożywienia, ono często ja mam takie wrażenie, jest troszeczkę na marginesie tej dyskusji. My raczej mówimy na, o nadmiarze, a nie rozumiemy, właśnie, jak pan profesor Jarosz to podkreślał chyba dwa razy w swojej wypowiedzi, że my musimy widzieć jednoczasowo te współistniejące ze sobą problemy i problemy zdrowotne. Czyli zjawisko niedożywienia kosztuje 3,5 miliona dolarów dolarów rocznie, a choroby związane właśnie z nadwagą, otyłością ponad 2 biliony dolarów, co jest kwotą przekraczającą często budżety państw. Także też na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Koszty ekonomiczne chorób przewlekłych, które są związane z odżywianiem bezpośrednio z tym tematem, którym się dzisiaj zajmujemy, to jest około 9% PKB w latach 2011-2020. Zatem musimy sobie zdawać sprawę, że nie Podejmowanie, zaniechanie, to słowo się już dzisiaj pojawiło, to zaniechanie przejawia, przekłada się na bardzo konkretne, realne straty finansowe. I to najbardziej zaskakuje, że my, gdy mówimy o tym, żeby coś w tym temacie zrobić, to mówimy o tym, że to wymaga inwestycji, a my nie mamy pieniędzy. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, ponieważ my nie tylko mamy pieniądze, których nie wydatkujemy na profilaktykę, to my sobie uzgodniliśmy, że my mamy dodatkowe źródło dochodów, oznaczone źródło dochodów, chociażby pochodzące z opłaty cukrowej. Podam, w 2022 roku był to miliard złoty w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Które myślę, mógłby sfinansować bardzo wiele działań i da, na, zapewnić im ciągłość, bo to, co też wydaje się ogromną słabością w polityce państwa, to jest to, że my bardzo wiele tych interwencji nakierowanych na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych w różnych przedziałach wiekowych, podejmujemy w formule projektowej czyli dopóki jest projekt, to interwencja działa, samorząd realizuję. Kozbar, uśmiecham się do pani profesor. Jest projekt, działa. Kończy się projekt, przestaje działać. Wyjdźmy z tej e, koncepcji projektowej. Stwórzmy system System działań ciągłych. Projekt może być tylko wtedy, kiedy chcemy sprawdzić ideę, innowacyjną, innowacyjne rozwiązanie i chcemy się upewnić, że ono jest skuteczne, przyniesie nam wartość dodaną. Jeśli mamy na to dowody, to przestańmy myśleć projektowo, zacznijmy myśleć systemowo. Niemożliwe jest, żeby skuteczne interwencje były podejmowane tylko w ramach określonego budżetu i określonego czasu. One muszą być na całe, wpisane właśnie w cały ekosystem państwa zorientowanego na zdrowie. Stąd bardzo ważny jest ten moment historyczny, w którym teraz jesteśmy mamy jakby no, początek nowej kadencji, nowy rząd, nowych ministrów, nowe zespoły merytoryczne w poszczególnych resortach. To jest ten moment, kiedy możemy pokazać, myślimy inaczej i chcemy inaczej, siadamy do wspólnego stołu i przynajmniej w odniesieniu do dzieci i młodzieży staramy się zbudować i wdrożyć ten system do naszej rzeczywistości, rzeczywistości państwa. Żeby się tak jednak stało, my musimy w państwie nakierować się na edukację, wracam do sedna, na, czyli na edukację zdrowotną. Musimy wykształcić odpowiednie kompetencje zdrowotne. Health literacy to jest dzisiaj najczęściej wymieniane słowo przez różne przypadki mówiące o tym, że to właśnie w, w deficycie kompetencji zdrowotnych tkwi główny problem nierównowagi systemów ochrony zdrowia i braku zdolności realizowania przez nich ich tych fundamentalnych strategicznych funkcji. Te umiejętności zdrowotne nie ma mieć Kowalski, nie ma mieć Jan, Kasia, Piotrek. Te umiejętności mają mieć również pan senator, pani poseł, pan minister, pan prezydent i pan premier. Jeżeli my będziemy sprowadzali health literacy do kompetencji, które mamy kształtować tylko u dzieci i młodzieży, a zapomnimy, że tak samo trzeba je kształtować u polityków, którzy muszą stać się wszyscy politykami zdrowotnymi, to nie uda nam się dalej rozwijać na tym gruncie zorientowanej na wartość zdrowotną polityki państwa. Dzisiaj wszyscy muszą usiąść do ławy szkolnej. Wszyscy. Zarówno dzieci, jak i młodzież, nauczyciele, jak i intendentki w szkole, przedstawiciele środowiska prawników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ze starostą wojewodą, marszałkiem na czele. Tak do tego stołu edukacji zdrowotnej muszą, do tej, do tej ławy edukacji zdrowotnej muszą usiąść świeżo zaś oświeceni, przyjęci do parlamentu parlamentarzyści obu izb. Tak naprawdę to będzie warunkowało to, czy rzeczywistość nam się zmieni i chciałabym, żebyśmy wszyscy zachęcili ich do tego umiejętności zdrowotne, na nie składają się również o umiejętności żywieniowe, ale umiejętność żywieniowa to jest tylko wiedza na temat tego, jakie elementy pokarmo jakie elementy diety, jak mogą wpływać na zdrowie. Większość z nas to całkiem może tak źle sobie z tym nie radzi, co niektórzy oczywiście mają ten problem z czytaniem chociażby etykiet, natomiast to jeszcze nie oznacza, że my mamy te umiejętności korzystania z, z żywności. Te food literacy to jest umiejętność zastosowania naszej wiedzy na temat y, y, sposobu odżywiania do naszej codziennej praktyki, czyli wdrożenie tego w życie, wykorzystanie tego potencjału naszych kompetencji i zastosowanie ich na rzecz poprawy, na poprawy kondycji. Komunikacja zdrowotna jest tutaj fundamentalna. Ona musi się tak naprawdę odbywać na wszystkich poziomach systemu. Dzisiaj się dużo mówi o reformie podstawowej opieki zdrowotnej, o, o wdrożeniu koordynowanej opieki zdrowotnej. Bardzo wiele osób mówi, to lekarz rodzinny ma się zająć edukacją zdrowotną przestrzegałabym przed znowu takim polaryzowaniem ról i zadań co do tego zadania w polityce zdrowotnej polityce publicznej powinniśmy być zobowiązani wszyscy każdy z nas powinien każdy z profesjonalistów medycznych przedstawicieli sektora powinien wykorzystać każdą okazję do tego żeby wzmacniać kompetencje zdrowotne w związku z tym to tutaj będzie się też materializowało w tej zmianie podejścia do tego, będzie się materializowało to, czy my będziemy poszukiwali takich rozwiązań, które będą dostarczały szybko, w łatwy sposób aktualną wiedzę medyczną, ale będą też wspierały proces wykorzystania tej wiedzy w tej właśnie codziennej praktyce. Gdybym miała wskazać z takiej mojej percepcji tego, co, co wydaje się co zostało również ujęte w stanowisku sieci regionów na rzecz konferencji sieci regionów na rzecz zdrowia Europejskiego Biura WHO, wydaje się racjonalne i właściwe, to ta zmiana również podejścia do kształtowania polityki zdrowotnej. To bezwzględnie my musimy wyjść z takiego dosyć schematycznego, konwencjonalnego myślenia o komunikacji zdrowotnej i trochę wejść w praktykę i buty chociażby biznesu. Biznes potrafi naprawdę bardzo skutecznie do, do, dotrzeć do klienta, do swojego adresata, swoich produktów i usług. Musimy bezwzględnie wykorzystać przede wszystkim dane z badań rynku i segmentacji grup społecznych. Bardzo mało jest takich badań prowadzonych na potrzeby kształtowania różnych polityk lokalnych czy krajowych. Wykorzystać kompetencje i rozwijać kompetencje komunikacyjne, dlatego, że my musimy umieć dotrzeć do różnych grup. Ja inaczej rozmawiam ze swoją 23-letnią córką, a inaczej ze swoją 18-letnią córką. Nigdy nie by pięć lat. Ale jak to one mówią, my pochodzimy z różnych epok, to my jesteśmy z zupełnie innymi generacjami. I, my, I to, co trafia do tej starszej, nie trafia do tej młodszej i odwrotnie. W związku z tym musimy. To uszanować, musimy to zrozumieć. Rozwinąć innowacyjne narzędzia komunikacyjne, ale również wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji marketingu cyfrowego. Zwiększyć użyteczność przekazu niezbędnych w, 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 w tych naszych przekazań badań behawioralnych. Też tego w ochronie zdrowia nie wykorzystujemy. Czy przede wszystkim, do czego najbardziej namawiam, włączyć młode pokolenie do kształtowania tej polityki. Zbudujmy model partycypacyjny, nie narzucajmy tej, tym dzieciom i młodzieży. Pozwólmy im, budując społeczeństwo obywatelskie. To było to słowo, które na samym początku zostało wymienione, budując społeczeństwo obywatelskie, upadmiotawiajmy najmłodszych już do tego, żeby oni kształtowali. Środowisko szkoły, domu, zorientowane na zdrowie. Dajmy im prawo wykreowania różnych ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, bo uwierzcie Państwo, w głowach tych młodych ludzi kryje się ogrom, naprawdę niesamowitych, bardzo wartościowych pomysłów. Jeszcze na samym końcu zupełnie najnowsze badania, które do, do, do komentowania, których zostałam zaproszona, w 15 krajach przeprowadzono pytania dotyczące tego. Młodych ludzi, jak oni postrzegają zdrowie, jak, jaki jest stan i, i jaka jest ich kondycja zdrowotna i po pierwsze młodzi bardzo doceniają zdrowie, szczególnie to psychiczne, bo to im najbardziej tutaj doskwiera. Natomiast gdyby mieli coś zmienić i to mnie zaskoczyło najbardziej, gdyby mieli coś zmienić to bardzo chcieliby żeby zdecydowanie więcej żeby zdecydowanie więcej działań było położonych na kampanie edukacyjne zobaczcie to młodzi ludzie mówią że tego jest zdecydowanie za mało przy czym co ciekawe było w tych badaniach oni wcale nie chcą i nie słuchają influencerów Rośnie znaczenie autorytetów medycznych. Mamy nieraz takie podejście, że nie, że to influencerzy dzisiaj kształtują. Paradoksalnie z tych międzynarodowych badań jednoznacznie wyszło, że największy wpływ będą miały powszechne takie masowe kampanie edukacyjne i społeczne, ale również właśnie to zaangażowanie profesjonalistów medycznych w tą edukację. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że o sukcesie naszych działań zadecyduje to, czy my popłyniemy rzeką życia i rzeką zdrowia, czy też jednak rzeką choroby. Żeby tak się stało, to my musimy zejść. Z poziomu orientacji tylko na diagnostykę, leczenie i wejść w kierunku promocji i edukacji. Żeby płynąć rzeką zdrowia i życi rzeką życia, my musimy tak naprawdę postawić na promocję i edukację. Bez tego tak naprawdę nasza przyszłość, to nasze starzenie się, odbywać się będzie w bardzo słabym, niekomfortowym wymiarze i jakości. Bardzo Państwu dziękuję. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą yy, prezentację. Myślę, że znakomitym ciągiem dalszym prezentacji pani dr Gałąski Sobotki będzie ta prezentacja, którą za moment państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Pan Grzegorz Łopanowski jest twórcą i prezesem fundacji, która zmieniła jedzenie i życie dziesiątek tysięcy dzieci, ich nauczycieli i rodziców. Program, metodyka podejście były inspiracją dla wielu zmian w polityce żywieniowej. Zapraszam do wysłuchania prezentacji pana Grzegorza Ławanowskiego, twórcy i prezesa Szkoły na Widelcu. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, pięć, siedem. E, szanowni Państwo, kłaniam się nisko. Bardzo jest mi miło. To jest też dla mnie wielki zaszczyt e, i też to było niezwykle interesujące posłuchać e, moich przedmówców. E, Mam wrażenie, że wszystko zostało powiedziane, ale z drugiej strony, czasami warto jest pewne rzeczy powtórzyć, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że, że to nie jest tylko perspektywa lekarza, czy perspektywa wykładowcy, tylko że y, właściwie 20 lat, jakby będąc członkiem tego rynku, y, zarówno edukacyjnego, jak i spożywczego, i człowiekiem, który po prostu kocha jedzenie, ja dochodzę do dokładnie takich samych wniosków. I. Naprawdę jestem głęboko poruszony tym, co tutaj dzisiaj usłyszałem, bo właściwie wydaje się, że my na talerzu niejako mamy gotowe rozwiązanie. I to zarówno jakby w Polsce, jak i na świecie. I teraz pytanie jest takie, po prostu, czy my potrafimy wyciągać wnioski i te projekty realizować. Ja specjalnie nazwałem tą, tą prezentację jakby odniosłem się do kultury kulinarnej, poniekąd tutaj zainspirowany naszymi wcześniejszymi rozmowami, dlatego że kraje które są myślę że dla kucharza inspirujące tak jak Francja, Włochy, ale też i Japonia, Dania, to są kraje w których y, kulinaria są istotną częścią y, kultury gdzie z jednej strony podziwiamy literaturę, podziwiamy sztukę, podziwiamy, podziwiamy historię, ale też jakby jedzenie stanowi fundamentalną część tego. I dzisiaj ja mam wrażenie, że często jeżeli mówimy o tych kwestiach związanych ze zdrowiem, mówimy o tym w perspektywie otyłości, nadwagi, chorób żywieniowo zależnych. A myślę, że warto jest spojrzeć na tą szklankę, która jest do połowy pełna, że to jest naprawdę przepiękna dziedzina, absolutnie fascynująca i myślę, że takie zadanie, takie, można by, było, by powiedzieć taki rodzaj eksperymentu i, i takiej zabawy i zadania, które mógłby sobie każdy z nas zadać, to jest takie zadanie, w jaki sposób my myślimy o jedzeniu, na przykład o polskiej kuchni. Jak my sobie ją wyobrażamy? Czy, czy my myślimy o polskiej kuchni jako o czymś kolorowym, atrakcyjnym, zdrowym, pysznym? Czy myślimy o nim cały czas z perspektywy kotleta schabowego, mielonej mortadeli, którą kocham, e, e, nóżek i jakby i, i parówek właśnie. E, wydaje mi się, że to jest o tyle istotne pytanie, że mm, ta nasza historia, ona ma naprawdę fundamentalne znaczenie na to, jakby, co my dzisiaj jemy i jak my to jemy. I i właśnie pytanie w pewnej mierze jest takie w kontekście też tej kultury, że kultura nie jest bynajmniej z mojej perspektywy, tak jak mi się przez wiele lat wydawało, jakimś zjawiskiem statycznym, że kuchnia polska to jest coś ściśle zdefiniowanego, co się zatrzymało i co się nie zmienia w czasie. To się absolutnie może zmieniać w czasie i to w dużej mierze uważam, że zależy od nas. Od nas trochę od kucharzy, ale też od nas trochę od instytucji, które jakby mogą narysować wizję i tą wizję skutecznie realizować. I odnosiłem się do Francji, odnosiłem się do Włoch, odnosiłem się do Japonii, czy chociażby do Danii, bo to są kraje, które mają niezwykłe kultury kulinarne, ale proszę pamiętać o tym, że ktoś tam wymyślił i zastosował przez wiele, wiele lat, dekad, dekad strategię rozwoju tamtych kultur kulinarnych, po to, żeby je promować i na rynku wewnętrznym, i na rynku zewnętrznym. Trochę tak jak promocja języka. Podam Państwu tylko przykład, który dla mnie jest niezwykle inspirujący. To jest przykład Kopenhagi. Jest takie zjawisko jak kopenhagenizacja. Jest taka super książka, która się, fajna książka, która nazywa się Bycie, jak Kopenhaga, gdzie opisywany jest przykład tego, że w Kopenhadze około 50% ludzi dziennie wybiera rower. I teraz pytanie, w jaki sposób oni do tego doprowadzili? I ta książka daje niesamowitą odpowiedź, bo ona mówiła, że to zajęło 6 dekad ponad. Czyli to, wszystko, co dzisiaj się już pojawiło, że u nas istnieje to myślenie projektowe i chociażby ten dzisiejszy kontynuacja programu Hold, Pol Health, który, czyli Junior używienie, to też jest, czyli projektu, który dzisiaj realizowało Ministerstwo Zdrowia z Ministerstwem Edukacji z SGGW, takiego projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. To był również projekt, który się skończył. Właśnie w zeszłym roku. W związku z czym w 2024 roku, z tego co wiem, nie mamy aktualnego pro projektu, znowu <grych> jakie to jest myślenie, który by się zajmował edukacją żywieniową dzieci i młodzieży. Więc wracając jeszcze i konkludując, bo później już może pewnie nie będzie, nie będzie na to czasu, to jest coś, co chciałem przede wszystkim, jakby Państwu powiedzieć, że z mojej perspektywy ta kultura kulinarna to jest coś dużo, dużo szerszego. To jest w pewnej mierze też ten styl życia, ale też to jest filozofia i sposób, w jaki my o tym jedzeniu myślimy i czy my je kreujemy. Czy my mamy pomysł na to, czym ma być kuchnia polska w XXI wieku? Czy my chcemy nadal powtarzać wzorce z PRL-u, które. To nie jest kwestia krytykowania ich, ale one były adekwatne do tamtych czasów. My na XXI wiek potrzebujemy nowej wizji polskiej kuchni, tego, co my chcemy reklamować. Z jednej strony, co chcemy reklamować na zewnątrz, w polityce międzynarodowej, promując swoją kuchnię tak, jak Francuzi promują swoją albo Japończycy swoją, ale jednocześnie jakby oferować atrakcyjną wizję polskiej kuchni, która będzie faktycznie adekwatna na przykład do naszego stylu życia dzisiaj, który się fundamentalnie zmienił skąd ten pomysł na tą fundację? Szanowni Państwo, ja 20 lat temu byłem chwilę w Stanach i chwilę w Wielkiej Brytanii i po prostu jak zobaczyłem, jak wyglądają tamte systemy żywnościowe, to byłem głęboko zdruzgotany. Chwilę później poszedłem na studiach, jak zobaczyłem, jak jedzą moi koledzy ze studiów, to też to była dla mnie czysta abstrakcja, bo mieszkaliśmy w pięć osób, każdy jadł osobno i każdy mniej więcej przed innym ekranem, chociaż wtedy tych ekranów było i tak dużo, dużo mniej niż jest ich dzisiaj. I ja pamiętam, jak ja chodziłem i prosiłem ich, żeby się złożyli ze mną po trzy a nie po dwa i pół, żebym ja mógł coś ugotować. I oni się czasem zgadzali. I to była akurat ta fajna część, bo wtedy albo razem gotowaliśmy, albo przynajmniej ja mogłem dla nich gotować. I to może się wydawać zabawne, ale yy, to mi wtedy uświadomiło, że jakby my, jakby to było. 15 lat temu ponad, jakby jest, byliśmy, na, byliśmy i jesteśmy dokładnie na tej samej drodze, na której były i są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w kontekście systemu żywnościowego, który jest właśnie kompleksem różnego rodzaju zjawisk i którego de facto, jakby te, te wyniki złego zarządzania tym systemem my dzisiaj obserwujemy w kontekście tych wszystkich wyników badań zdrowotnych. Pa, parę lat później jakby studiując nauki polityczne i socjologię odkryłem włoski Slow Food, czyli organizację, która właściwie dawała taką można powiedzieć w pewnej mierze podstawę też filozoficzną pod to, żeby się zajmować jedzeniem tradycyjnym, regionalnym, ale też i zdrowym i zrównoważonym pod kątem środowiska i Carlo Petrini, czyli jakby lider tej organizacji w taki niezwykle barwny sposób, jakby mówi o tej istotności, jakby przywiązywania wagi do kuchni, jako istotnego elementu naszej kultury. Podkreślę tylko jeszcze ten, ten, ten wątek związany z tym, że on, oni to naprawdę traktują jako, taki, jako taką holistyczną rzecz. I. Yy, Chcieli, chciałem właściwie, bo, bo będę mówił za siebie, ale z drugiej strony tak naprawdę dla, dlatego tutaj chciałem, pokazałem to pierwsze zdjęcie, na których jest ta masa ludzi, bo szkoła na Widelcu nigdy nie była tylko i wyłącznie pomysłem jednej osoby, tylko można powiedzieć, myśmy byli w dobrym miejscu i w dobrym czasie i mieliśmy wystarczająco dużo zasobów, bo cała masa ludzi chciała razem z nami realizować projekty edukacyjne. I yy, i wtedy jakby pojawiła się taka refleksja, że no okej, okay, skoro jakby badania. Ja studiowałem u pana profesora na Instytucie Żywności i Żywienia i doskonale pamiętam te, te wykłady, i one były dla mnie niezwykle motywujące inspirujące. i inspirujące. ja mówiłem, dobra, 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 ale to może coś zrobimy. No i stąd pom powstał pomysł właśnie na Fundację Szkoła na Widelcu. My bardzo dynamicznie działaliśmy do 2000, no właściwie można powiedzieć, że prawie do COVIDu. I tutaj jakby w tym poprzednim slajdzie jakby mówiłem o tym, o tym mam taki punkt biznes, to on był o tyle istotny, że ja się też zgodzę z tym, że nie, nie jesteśmy w stanie rozmawiać o zdrowym żywieniu w oderwaniu od ekonomii. Na tamten czas te zasoby, które udało nam się zgromadzić w dużej mierze dzięki współpracy z biznesem i trochę z instytucjami publicznymi, ale te, przyznam, że zawsze były dla nas o tyle trudniejsze do współpracy, że ten case przetargów i poszukiwania jak najniższej ceny z całym szacunkiem dla mnie jako dla kucharza jest zawsze trudny, bo ja idąc do sklepu nie szukam najtańszego produktu, tylko szukam najlepszego. I to wcale nie oznacza, że on musi być najdro naj, najdroższy. Ta dobra relacja ceny do jakości to jest rzecz absolutnie fundamentalna. Ale żeby mówić o konkretach, Szanowni Państwo, na początku się uczyliśmy, poznaliśmy ludzi, którzy robili, robili praktyczną edukację żywieniowo-kulinarną. Bo jedna rzecz, którą może bym chciał, żeby ona wybrzmiała z tego naszego dzisiejszego spotkania, to jest to, że ja osobiście głęboko wierzę i w teorię, i w badania, i w diagnozowanie problemu, ale nie wierzę w to, że yy, jesteśmy w stanie rozwiązać te wszystkie kwestie bez praktyki. My możemy, i to zresztą dzisiaj pokazują badania, że dzieci doskonale wiedzą jakby co to znaczy zdrowe odżywianie i co to znaczy jakby dbanie o zdrowie. Ale jeśli my tych dzieci nie nauczymy kroić pomidorków, piec dyni, bakłażana yy, i przygotowywać tego jarmużu. Ja osobiście yy, yy, chodzę na zakupy i kupuję jarusz i bardzo go lubię. Yy, I boczniaki też. I... Yy, nie da się tego zrobić, jeżeli, y, y, zdrowo żywić ludzi, jeżeli ludzie nie będą mieli praktycznej umiejętności kulinarnej. I to jest case Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej, y, bardzo intensywnie reklamowane tzw. TV dinners, czyli gotowe dania w pewnej mierze spowodowały, że panie domu, ale i panowie domu coraz chętniej decydowali się na kupowanie dań gotowych w supermarketach. Dokładnie to samo kilka lat później widziałem w Wielkiej Brytanii i ten brak umiejętności kulinarnych w społeczeństwie jakby skutkuje tym, że ludzie jakby jak mają się zdrowo odżywiać, jak ich jedyną opcją jest kupienie zdrowej żywności. A trzeba pamiętać o tym, że jeżeli tak będzie, jeżeli, jeżeli ludzie Będą zmuszeni do kupienia zdrowego, zdrowego jedzenia, to oni przede wszystkim zawsze wybiorą smaczne jedzenie. A trzeba pamiętać o tym, że smaczne jedzenie to jest przede wszystkim słodkie, słone, tłuste i chrupiące i umamiczne. Wiem to, bo zajmuję się gotowaniem od 20 lat i słuchajcie, i pracuję z cateringiem dietetycznym, i ja też jakby pracując z nim mówię: A jakie wy chcecie jedzenie zdrowe? On mówi: Przede wszystkim musi być smaczne. I mimo tego, że to jest naprawdę jakby robione najlepiej, jak się da. Dobra, co zrobiliśmy najpierw się uczyliśmy, a dlaczego, dlaczego, jeszcze to, dlaczego jeszcze zdecydowaliśmy się na praktyczną edukację żywieniową, kulinarną? Bo ja studiując nauki polityczne i studiując u, u, u profesora Jarosza, jakby szukając badań i szukając jakichś projektów, które faktycznie jakby wpływają na ograniczenie otyłości i nadwagi, znalazłem takie badania, które mówiły o tym, że te praktyczne interwencje i praktyczne jakby właśnie warsztaty kulinarne mają najlepsze konsekwencje. I zaczęliśmy szukać ludzi, którzy to robią. Jak się tego nauczyliśmy, to stwierdziliśmy, że chcemy to popularyzować to jako model, czyli z jednej strony robiliśmy warsztaty kulinarne dla dzieci w całej Polsce, łącznie pewnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci, dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci, zrobiliśmy warsztaty kulinarne, ale też tą naszą wiedzę staraliśmy się zebrać w jedno miejsce i wsadzić na platformę edukacyjną, która byłaby za darmo dostępna dla wszystkich tych, którzy chcieliby takie zajęcia kulinarne prowadzić. Stąd y, powstała platforma Dobrze jemy, która do dzisiaj jest za darmo dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą z niej y, korzystać i tam mamy gotowe scenariusze zajęć y, 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 dla y, głównie dzieci w y, y, klasach 1-3, ale ja głęboko wierzę w to, że de facto i y, 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 to też dzisiaj wybrzmiało, że jakby my dzisiaj cały czas żyjemy w takiej rzeczywistości deklaratywnej albo że można, albo że się zaleca. Czyli nie ma takich programów, który by powiedział, że tak musi być i tak należy robić, że od najmłodszych lat dzieci w przedszkolu mają zajęcia kulinarne, dzieci w podstawówce mają zajęcia kulinarne i dzieci w liceum mają zajęcia kulinarne. I mają zajęcia kulinarne to oznacza, jest do tego infrastruktura, przeszkolona kadra i są pieniądze na towar. Bo my dzisiaj jakby bardzo często posługujemy, czyli znowu wracamy de facto do ekonomii, czyli do tego, co właściwie też powiedzieli moi przedmówcy. Te wszystkie debaty, które toczą się od wielu, wielu lat, one cały czas tworzą się w sferze idei, deklaracji i w sferze dokumentów kolejnych i analiz, które powstają. Natomiast nie do końca mamy bardzo ściśle określone harmonogramy i budżety na to, co i kiedy ma być zrobione w praktyce. Więc my w praktyce zaproponowaliśmy właśnie scenariusze zajęć i jak widać, jakby to zapotrzebowanie ze strony nauczycieli i ta chęć ze strony nauczycieli, ona naprawdę jest ogromna. I, i ponad 200 tysięcy uczniów z nich skorzystało i ponad prawie 2,5 tysiąca nauczycieli w tym szczytowym momencie korzystało z naszych materiałów edukacyjnych. Więc. Mm, więc jak się okazuje, jakby to zapotrzebowanie jest, mimo tego, że ci ludzie robili to dobrowolnie na tamten czas. Więc z mojej perspektywy to jest, to jest bardzo intrygujące i inspirujące. Zaczęła się też ta nasza przygoda od tego, że my z Fundacją Banku Ochrony Środowiska przejechaliśmy 8 największych miast Polski, zrobiliśmy konferencję dla dyrektorów, nauczycieli, kucharek szkolnych, dla lokalnych mediów, dla dzieci. Dlatego, że też to dzisiaj również wybrzmiało, tak naprawdę nie ma jednego interesariusza tutaj. Tych interesariuszy jest tak wiele, że to słowo też dzisiaj się wielokrotnie pojawiło: my, bez takiej spójnej strategii i takiej strategii 360, nadal będziemy próbowali łapać, łatać jakieś dziury. A tak naprawdę jest to temat niezwykle złożony i taki wymagający, tak jak mówiłem o tej kopenhagenizacji, bardzo długofalowej strategii. Dlatego, no właśnie, i, dla, i do nauczycieli, i do kucharek, i do i do dzieci, y, przepraszam, kucharzy także, y, do tych wszystkich, jakby interesariuszy, y, musimy trafić. Tu jeszcze kilka liczb. No, właśnie, jak, jakie są wnioski? O, po, o nich po części już mówiłem, że y, z jednej strony my problem mamy zdiagnozowany, ale potrzebujemy praktycznych działań, i to znowu jest pytanie, bo uważam, że jakby z takim dużą rzeczą, jedną się mierzymy dzisiaj, mianowicie nie ma centralnej instytucji ani centralnego ośrodka, które by y, y, dystrybuowały wiedzę na poziomie praktycznym. My szkolimy dietetyków, szkolimy liderów w, w, w kontekście opieki zdrowotnej, natomiast. Natomiast zawód kucharza, który właściwie ściśle współpracowałby z dietetykiem, słuchajcie, my nie mamy takiej szkoły jak chociażby we Francji Le Cordon Bleu, czy w Stanach yy, Culinary Institute of America, I, a jest to ewidentnie coś, co jest w Polsce potrzebne, bo my jesteśmy dużym rolniczym krajem i to jest w naszym interesie narodowym, żebyśmy my produkty rolne przetwarzali w taki sposób, znowu jakby przy wykorzystaniu kultury, dodając do tego naszą niezwykłą narrację, naszą historię i naszą tożsamość, Żebyśmy my potrafili tak obrócić tą materią, żeby ona nam służyła w sposób zdrowotny i ekonomiczny. I jakby tego się nie da zrobić bez kucharzy. Zobaczcie, że nasze myślenie o kucharzach, to jest w pewnej mierze myślenie, które w pewnej mierze wywodzi się z PRL-u. Gdzie to jest właśnie taki kucharz z podziemia, który tam właśnie. Po, po wczoraj jakby się wynurza i jakby gotuje jakieś super siermiężne jedzenie, to oblicze kulinariów się zmieniło. I natomiast jakby sam biznes sprawy nie załatwi, jeżeli nie będzie wyż, wyższych szkół i uczelni, które będą kształciły kadry gastronomiczne, i, i, i to, tego to, to, to spojrzenie na jedzenie nie będzie szersze nie tylko z perspektywy dietetycznej i zdrowotnej, która jest fundamentalna, ale również z perspektywy właśnie kulturowej, historycznej, artystycznej, ale przede wszystkim też rzemieślniczej i naukowej także i to jest dziedzina która na całym świecie się rozwija niezwykle dynamicznie więc myślę że również czas jest na nas to o tym też dzisiaj jakby wspominaliśmy czyli o tym że ten nasz system jest niezwykle zdywersyfikowany są firmy cateringowe i są stołówki szkolne nie mam już czasu, żeby jakby mówić o za i przeciw, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że, że z jednej strony, właśnie, jest, są firmy, są stołówki szkolne, które są w pewnej mierze finansowane z naszych publicznych środków, wsad do kotła, kadra, co ma też swoje bardzo pozytywne skutki, no i firmy cateringowe, które siłą rzeczy, jakby pod koniec dnia, zawsze na sam koniec muszą zarobić pieniądze. Więc jakby ich motywacja będzie zgoła inna niż instytucji publicznych, co nie oznacza, że są gorsze. Mm, o tym już w pewnej mierze dzisiaj mówiliśmy, czyli jakby yy, te, ten, ten, ta, ta strategia powinna być strategią 360. Myślę, że to może yy, jakby puentując, yy, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że jeżeli my zostawimy tą kwestię kultury kulinarnej i zdrowia publicznego tylko i wyłącznie w rękach biznesu, to biznes zrobi to co do niego należy. Będzie zarabiał pieniądze po prostu, bo, bo do tego jest stworzony. I teraz jeśli zadajemy sobie pytanie czy państwo powinno wziąć przynajmniej częściową odpowiedzialność jakby na siebie właśnie za inwestowanie w profilaktykę, to ja uważam, że nie ma innej drogi. Bo jeżeli my oddamy to w ręce wolnego rynku, to pójdziemy drogą Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii a kontinuum tej historii doskonale już Państwo znają. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za tą szansę bycia z Państwem dzisiaj tutaj i jeszcze raz podkreślę, że potrzebujemy Narodowego Instytutu Kulinarnego Centralnej, Biblioteki Gastronomicznej i wyższych studiów gastronomicznych, które będą kształciły kadry, bo nie załatwi tego 10 osób, które, ani 50, które jest tutaj na sali, tylko my potrzebujemy naprawdę setek ludzi, którzy i za pieniądze publiczne i za pieniądze prywatne będą realizowali misję, o której dzisiaj mówimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo inspirująca prezentacja. Szanowni Państwo, teraz trochę przeniesiemy się w inne miejsce. Jak sobie Państwo przypominacie tą prezentowaną na początku panelu mapę rozliczalności i wzajemnych powiązań między interesariuszami, z pewnością będziecie Państwo wiedzieli, gdzie umieścić na niej rybnik. To miasto stało się wzorem dla pomysłu, pomysłowych programów hmm, skutecznie rozwiązujących lokalne problemy, w tym z, hmm, związanych z nie, niezdrowym odżywianiem. Właśnie niezdrowo odżywiłem dzisiaj. W Urzędzie Miasta Rybnik od pięciu lat zajmuje się tematem zrównoważonej konsumpcji. Inicjatorka pomiarów marnotrawstwa żywności w placówkach oświatowych i w Miejskim Domu Pomocy Społecznej zainicjowała szkolenie kadr stołówek szkolnych i pierwsze przetargi na zakup żywności z certyfikatem ekologicznym. Promotorka zdrowego, smacznego i pięknie wyglądającego jedzenia. Zapraszam panią inspektor Monikę Kubisz. Dzień dobry państwu bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo onieśmielona, co pewnie będzie widać i słychać, że mogę w tak szacownym gronie tutaj wystąpić i przed tak szacownym gronem wystąpić. Ale jednocześnie bardzo się, pomimo tego stresu, bardzo się cieszę, że mogę państwa zabrać na wycieczkę do mojego ukochanego miasta, do rybnika. Na Górnym Śląsku, stolica subregionu centralnego, 130 tysięcy mieszkańców. Zostałam poproszona o próbę odpowiedzi na pytanie, czy samorząd ma narzędzia, czy dysponuje narzędziami służącymi zrównoważeniu posiłku publicznego. I zaraz na to pytanie odpowiem, że oczywiście, że tak. To też już o tym była mowa już i w prezentacji y, Pana Tomasza Szuby i Grzegorza Łapanowskiego i doktor Kasia Brukało, y, z którą współpracujemy, o tym mówiła. Ale tak na chwilkę zabiorę Państwa tak na ten poziom lokalny, bo takie lokalności jeszcze tutaj nie, nie mieliśmy. Na przykładzie naszego miasta, tak jak mówiłam 130 tysięcy mieszkańców, mamy y, własne kuchnie. Bardzo się cieszę, że rybnicki samorząd, rybnickie władze nie podjęły decyzji, takie jak ościenne samorządy te kilkanaście lat temu, o likwidacji kuchni szkolnych. My te kuchnie nadal mamy. Mamy 58 kuchni w 59 placówkach oświatowych, tylko do trzech placówek dowożony jest catering taki komercyjny, zewnętrzny. I dodam od razu, że do, tego, że do tego cateringu również nasz samorząd dopłaca, aby było sprawiedliwie. Rodzice tych 59 placówek płacą tylko za wsad do kotła. To jest kwota od 4,5 zł do 7 zł, w zależności od placówki. Oczywiście za resztę, czyli za prąd, pensje kucharek, intendentki, płaci samorząd. I jeszcze tutaj odpowiadając na wątpliwość Tomka Szuby, dlaczego to są pieniądze publiczne w tym momencie, skoro rodzice płacą, płatnikiem jest miasto faktur, także to stają się pieniądze publiczne i musimy oczywiście postępować zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych bądź wewnętrznymi regulaminami, jeśli te kwoty są niższe niż progi ustawowe. Mamy zespół żłobków miejskich, i tam mamy kuchnię centralną dla wszystkich żłobków. To jest dużo posiłków dziennie, bo to jest 10 tysięcy posiłków w szkołach, w szkołach dziennie, 620 posiłków w żłobku. Mamy Miejski Dom Pomocy Społecznej, gdzie mieszka 150 pensjonariuszy, i to też nam daje liczbę po przemnożeniu 450 posiłków dziennie. Ale mamy także, bo to tutaj w ogóle nie, nie wybrzmiało, jakby mam wrażenie, że. Że nie zajmujemy się tym tematem, ale bardzo chciałabym zwrócić uwagę tutaj y, ważnych osób i decydentów na y, temat placówek opiekuńczo-wychowawczych. Y, w Rybniku mamy sześć takich mieszkań, sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych, tylko w jednym z nich jest kuchnia, to jest y, taka placówka interwencyjna, gdzie dzieci odbierane z rodzin przebywają tylko chwilkę. No, tam jest kucharka, tam musi być gotowanie, tam nie ma czasu na naukę gotowania. Natomiast w pozostałych. Yy, dzieci gotują same, gotują yy, z wychowawcami, gotują jak w domu. I tym tematem mam takie wrażenie, bo nie tylko w moim mieście, ale myślę, że i w innych, nikt na razie się nie zajmuje. Yy, I tutaj z takim wstydem trochę, trochę yy, powołam się na projekty, bo ja się jak najbardziej zgadzam tutaj z panią doktor Gałąską, zgadzam się z Grzegorzem, że my musimy już odejść od tego myślenia projektowego. Ale z drugiej strony. Robimy to, na co mamy pieniądze jako samorządy, więc jeśli trafia, trafia się ta okazja w cudzysłowie, że my dostajemy, zdobywamy, no troszkę się też namęczymy pisząc te projekty, uruchamiamy kontakty nasze rozliczne i zdobędziemy te projekty międzynarodowe. I akurat tutaj e, projekty, o których chcę opowiedzieć, to są projekty realizowane w głównej mierze z państwami skandynawskimi, czyli te najlepsze praktyki możemy wdrażać na naszym gruncie to my z tego korzystamy i bardzo dużo się uczymy i dzięki, dzięki tym projektom się bardzo dużo zmienia. Ale zgadzam się jak najbardziej, że te działania powinny być systemowe i powinny trwać, czy, czy te projekty są, czy ich nie ma. Pięć lat temu rozpoczęliśmy projekt StratKit, on już się zakończył, ale dzięki tym działaniom poznałam i Szkołę na Widelcu, poznałam i pana Tomasza Szubę i mogliśmy te wszystkie rzeczy o których oni opowiadają przenieść do Rybnika. Dzięki temu, że były pieniądze, że była wola, że były placówki edukacyjne, które się do naszych pilotażowych działań zgłosiły. A teraz mamy takie szczęście, że mamy kontynuację projektu Stratkit, Stratkit plus. On się kończy teraz w marcu, natomiast już mamy kolejne projekty, także będziemy działać dalej. Nazywamy nasze dokonania właśnie w projekcie Stratkit ewolucjami. Staramy się nie używać słowa rewolucje. Tak jest po prostu bezpiecznie i tak o to prosili nas dyrektorzy. Przede wszystkim wykazali się, dyrektorzy, którzy przystąpili do projektu, wykazali się dużą odwagą. Gdy robiłam nabór, która szkoła odważy się wpuścić pana Tomasza Szubę, żeby zmierzył poziom marnowania żywności. Rozdzwoniły się u nas telefony, redakcje, portale, zaczęły zadawać pytania pracowe, co tam się u Państwa dzieje w tym rybniku, że trzeba mierzyć poziom marnowania żywności, czy jest gorzej niż gdzie indziej. No nie, nie jest gorzej, myślę, że Tomek to potwierdzi. Jest bardzo podobnie, ale chcieliśmy to zmierzyć, bo zawsze to widzieliśmy, wiedzieliśmy o tym, gdzieś czuliśmy to intuicyjnie, ale chcieliśmy to jakoś systemowo yy, ogarnąć. No i Udało nam się dwukrotnie taki pomiar zrobić. W międzyczasie pandemia troszkę nam przeszkodziła, więc to było takie troszkę lawirowanie, manewrowanie. Z drugiej strony zaprosiliśmy do współpracy Fundację Szkoła na Widelcu i tutaj udało się wygrać Grzegorzowi zapytanie ofertowe, także nie było tak źle. Więc z jednej strony zmierzyliśmy, co się marnuje, ile się tego marnuje, a marnowało się 30% na początku, więc dużo. Z drugiej strony podjęliśmy działania naprawcze, czyli Kadra Fundacji Szkoła na Widelcu przyjechała, zaprosiła kucharki, intendentki do kuchni, pokazała jak gotować jak gotować ze strączków, jak atrakcyjnie serwować dania pochodzenia roślinnego jak gotować na bazie roślin. Tomek nauczył kucharki, intendentki, dyrektorów jak planować, projektować posiłki, aby tego wszystkiego marnowało się mniej. A y, inni, jeszcze zaproszeni eksperci, nauczyli y, dyrektorów, intendentki, jak planować zamówienia publiczne, aby y, w efekcie otrzymywać lepszej jakości, zdrowsze produkty. I tutaj jestem bardzo wdzięczna i, i pełna podziwu dla naszych placówek, które odważyły się y, zmodyfikować te zamówienia publiczne. Jedna z placówek ograniczyła o 200 kg y, ilość mięsa rocznie. Wprowadziła większą ilość warzyw, warzywa strączkowe, a Miejski Dom Pomocy Społecznej, to nie jest edukacja, wiem, ale muszę o tym powiedzieć, zrealizował przetarg na ekologiczne, sezonowe owoce. Także nie wiem, czy to nie był nawet pierwszy przetarg tego typu w Polsce. Tu jest, są zdjęcia z kilku naszych realizacji. Jak widzimy, to jest czas pandemii, czas covidu. To były właśnie gotujące kucharki, gotujące intendentki, dzieciaki, no i w MDPS-ie osoby starsze. Tak jak mówiłam, podjęliśmy działania naprawcze, ponieważ zobaczyliśmy, w czym tkwi problem. Zrobiliśmy kampanię na rzecz niemarnowania żywności skierowaną do dzieciaków, małych konsumentów, ale także do rodziców, no i także do kadry stołówek, aby też nie było tego gotowania za dużo, ale żeby też nie było takiego namawiania, o którym mówił. Tomek Szuba, takiego namawiania do jedzenia więcej niż dzieciaki są w stanie tak naprawdę y, zjeść. Poprawiliśmy w naprawdę widoczny sposób wygląd szkolnych posiłków. To są te zdjęcia, które będą też w dalszej części. Y, dzieciaki jedzą oczami. W jednej ze szkół y, ze Chyba 170 osób było zapisanych tylko na stołówkę szkolną, zrobiło się 270. To jest też taki trochę strzał w kolano, ponieważ intendentka nadal pozostała jedna, więcej pracy ma, ale naprawdę się z tego cieszy i my się z tego bardzo cieszymy. Wprowadziliśmy różnej wielkości porcje. I rozmawiamy o tym z sanepidem i jakby nic się nie dzieje, nie mamy za to kar. Mamy y, często obiady jednodaniowe, bo jednogarnkowe albo tylko atrakcyjne drugie danie. Y, albo y, jedno danie typu właśnie jakiś gulasz czy bogracz. Y, nic się nie dzieje, naprawdę da się rozmawiać z sanepidem, przynajmniej tym y, w Rybniku. Y, tu są właśnie realizacje naszych pań. To są zdjęcia autentyczne z naszych stołówek szkolnych, więc to jest bardzo ważne, jak posiłki wyglądają. O, na przykład bufety sałatkowe. Dzieciaki podchodzą, warzywa są krojone osobno, nie są polewane żadnym sosem. Dzieci mogą sobie same skomponować swoją własną sałatkę. I naprawdę zjadalność warzyw w ten sposób i owoców bardzo wzrosła. Dzieciaki są dumne, że dajemy im wybór. I tego nas nauczyła szkoła na, na widelcu. Tutaj duszki już były. Duszki w ogóle yy, piecze pani Bogusia Metelańska, nasza intendentka z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 14, a powstają z białka, bo żółtko jest używane do hałki. Hałka jest różowa. Jest różowa, dlatego że Kasia Pieczyńska z Fundacji Szkoła na Widelcu yy, tak nauczyła nasze kucharki, że żeby przekonać dzieci do buraka, to nie, nie róbmy od razu im buraczków na ciepło, tylko Wprowadźmy ten kolor buraka do naleśników, właśnie do chałki i stopniowo przekonujmy dzieci do takiego, a nie innego warzywa. Także my te wszystkie zalecenia wprowadzamy i one naprawdę działają. Jeśli chodzi o problem marnowania żywności, no w marcu 2021 tylko w dwóch placówkach na, jedna, na dzienna strata żywności to było 23 kg. W czerwcu przeprowadziliśmy ponowny pomiar po tych podjętych działaniach naprawczych. No i o 44% ten wynik poleciał w dół, z czego się bardzo cieszymy. I utrzymujemy te 10%, może czasem to jest 11 jedzenia, które, które nie zostaje y, wydane. Natomiast ciągle jakieś nadwyżki są, bo nie da się gotować na styk. Zawsze musi być ten bufor bezpieczeństwa. i y, we wrześniu 2022 roku postanowiliśmy wyjść do naszych stołówek szkolnych, do dyrektorów, z taką propozycją, aby jedzenie ugotowane, które nie wyszło z kuchni, głównie zupy, przekazywać dla osób potrzebujących do naszych lodówek społecznych, które posiadamy, do takiej naszej kuchni społecznej Wspólny Stół. Byłam przekonana, że inicjatywa, bo już naprawdę było głośno o działaniach rybnika, że my zwracamy na to uwagę, że jest, że jest tutaj. Y, że, wła że władzą rybnika na tym zależy. Byłam przekonana, że to będzie tylko kwestia po pierwszym zebraniu we wrześniu, że wszyscy się zgodzą. Nic bardziej mylnego: 75% rodziców się zgodziło, 25% nie. Więc zostałam z tematem, odłożyłam, stwierdziłam, że nie będę niczego robić tak y, wbrew y, woli rodziców, którzy się na ten wsad do kotła zrzucają. Natomiast y, teraz we wrześniu, czy nawet jeszcze w sierpniu, przyszli do mnie rodzice i Rada Rodziców z jednego z przedszkoli z tym samym pomysłem, nie wiedząc o tym, że to już był ten mój pomysł rok wcześniej, yy, sami chcieli, wprowadziliśmy w jednym przedszkolu, nadwyżki zup yy, w słoikach czy po naszemu pośląsku w krauzach wędrują do lodówki społecznej. Inne przedszkola, inne szkoły pozazdrościły temu jednemu przedszkolu i to się teraz naprawdę dzieje. Także to też jest dowód na to, że czasem podejście oddolne zadziała, że trzeba czasem, troszkę czasu y, trzeba pozwolić po prostu, żeby jakiś temat się rozwinął. Y, w międzyczasie, czy w tym samym czasie, y, taka akcja się u nas pojawiła też w, w samorządzie, w Rybniku, y, akcja właśnie uwolnić krauzy, czyli słoiki. Mieszkańcy Rybnika te słoiki przynoszą do urzędu i do różnych y, y, punktów wyznaczonych na mapie Rybnika, po to, aby tych nadwyżek żywności ze stołówek szkolnych nie przekazywać w jakichś jednorazowych opakowaniach, których nie można później wykorzystać, tylko żeby, to, żeby był ten aspekt y, tej wielorazowości, żeby opakowania były wielorazowe. I y, druga akcja właśnie Krauza Smakowitości związana z y, przekazywaniem tych darów do lodówek społecznych. Y, bardzo fajnie włączyli się rodzice, włączyła się, włączyły się fundacje, rady dzielnic, Młodzieżowa Rada Miasta. No i włączyli się też przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zaczęli mnie w pewnym momencie pytać, przedsiębiorcy gastronomiczni, prowadzący stołówki, prowadzący jakieś bistra, czy jest coś, co mogą zrobić dla nas, dla samorządu. No to oczywiście mówię, że jest, że mogą przekazywać nadwyżki żywności, bo ja nie chcę, żeby oni gotowali więcej. Nie chcę, żeby specjalnie gotowali więcej. Chcę, żeby to, co zostało niesprzedane w danym dniu, w tym samym dniu trafiało do potrzebujących. I mamy te nadwyżki przekazywane w słoikach, ale mamy nadwyżki też przekazywane w takim naszym kaucjonowanym naczyniu na posiłki na wynos. Mamy takie rybnickie naczynie, z którego jesteśmy bardzo dumni i myślę, że o właśnie tutaj na tym zdjęciu na dole te naczynia są, są widoczne. Tutaj jeszcze parę zdjęć właśnie z naszych lodówek społecznych, z naszych realizacji. Poszliśmy też w taką edukację zero waste. Tutaj, jakby tłem całego działania był kryzys bezdomności energetyczny związany z inflacją. To już, są ostatnie, to już jest ostatni rok, czy ostatnie półtora roku. Doszedł jeszcze kryzys wojny w Ukrainie, o którym wcześniej nie myśleliśmy, że, że będziemy musieli się zmierzyć właśnie z, z tematem uchodźczym. Chcieliśmy i udało się nam stworzyć takie miejsce na mapie rybnika, kuchnię społeczną, wspólny stół y, takie miejsce, gdzie każdy może przyjść, może przyjść ze swoim jedzeniem, może przyjść bez jedzenia, może przyjść pomóc, może przyjść zjeść. Generalnie jest otwarte dla wszystkich: jest tam ciepło, jest ogromny stół do gotowania, każdy jest mile widziany. I Sanepit też nam się w to nie wtrąca, na szczęście. Po kuchni społecznej właśnie powstała sieć lodówek społecznych, no bo to wyprodukowane jedzenie, odbierane ze sklepów wielkopowierzchniowych za pośrednictwem Śląskiego Banku Żywności i lokalnych organizacji pozarządowych, no też trzeba było gdzieś dawać. Więc mamy te rybnickie krauzy, mamy kuchnię społeczną, mamy lodówki i od września ubiegłego roku, czyli od tego roku szkolnego. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, które jest odpowiedzialne za kształcenie młodzieży yy, zawodówek, szkół, szkół branżowych yy, w, yy, w zawodach kucharz i technik żywienia, postanowiło, że będzie gotować, uczyć te dzieci gotowania tylko i wyłącznie z tych nadwyżek żywności, co jest ogromnym wyzwaniem, bo my nigdy nie wiemy yy, co przyjedzie, czego akurat zabraknie, a czego będzie za dużo, czy to będzie 500 jogurtów, czy to będzie będzie 50 kg pomidorów. Ale dzieciaki i nauczyciele dają radę, i yy, no, muszę przyznać, wczoraj mieliśmy, właśnie w ramach Tygodnia y, Żywności Europejskiego Miasta Nauki Katowice, y, zajęcia w Rybniku. Kasia, Doktor Kasia Brukało przeniosła y, wczoraj na jeden dzień Katowice do Rybnika, właśnie w tym Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, i y, no, naprawdę y, wszystko się udało, i, i wiemy, że ma to sens. A co planujemy? Gdy przygotowywałam tę prezentację, to, było jeszcze w, to były jeszcze plany. Natomiast już wczoraj zrealizowaliśmy takie pilotażowe zajęcia dla podopiecznych, tych właśnie naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych we wspólnym stole, czyli w tej kuchni społecznej, gotowania z nadwyżek żywności. I mamy nadzieję właśnie ten temat pociągnąć dalej, bo to jest 80 dzieciaków, które nie mają wzorców, nie wiedzą jak gotować, w szkole ich tego nie nauczą, w domu ich nie nauczą, więc musimy my ich nauczyć. Bardzo chciałabym Państwu pokazać w takim króciutkim filmie, jak wygląda właśnie ten nasz projekt gotowania i nauki gotowania z nadwyżek żywności. Także poproszę o film. W Polsce co roku marnujemy 5 milionów ton jedzenia. Podczas gdy wielu ludzi wciąż zmaga się z niedożywieniem. Jako rybniczanie powiedzieliśmy stop. Zobacz w jaki sposób walczymy z tym problemem. Odbieramy jedzenie, które bliskie jest daty przydatności do spożycia. Sklepy w Rybniku wspierają naszą inicjatywę i to jest fantastyczne. To prawdziwa przyjemność móc przygotowywać posiłki z produktów, które inaczej zostałyby zmarnowane. Gotowanie to sztuka i nauka, a my jesteśmy tu po to, aby pomagać innym. Dobrze. Gotowe posiłki trafiają na nasz wspólny stół, w miejscu, gdzie każdy może zjeść ciepły posiłek i jest mile widziany. Pamiętaj, że każdy z nas może przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Róbmy przemyślane zakupy, gotujmy z umiarem i nie marnujmy jedzenia. Dołącz do nas w walce o lepszy świat. Z tej inicjatywy jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Zgłosiliśmy ją niedawno do takiego konkursu międzynarodowego Innowacje w Polityce. Czekamy na, na wyniki. Proszę, proszę trzymać kciuki. Tutaj jeszcze kilka zdjęć właśnie ze wspólnego stołu, z kuchni społecznej gotują u nas wszyscy. Gotują seniorzy, gotują dzieci, gotuje młodzież, wolontariusze, gotują osoby bezdomne, bo jakby z tła bezdomności się, się, się ten problem wziął. Gotuje pan prezydent, to ten w tej czapie czapce kucharskiej. Mamy jeszcze kilka inicjatyw, ale tutaj wiem, że już czas goni. Uczymy też dzieciaki, jak to jedzenie produkować, że jedzenie nie bierze się ze sklepu. Mamy ogródki szkolne, mamy kampanię na rzecz picia wody z kranu, bo również promujemy picie wody z kranu i mam nadzieję, że na koniec uda się tę niespodziankę puścić. Bardzo Państwu dziękuję, przepraszam, że troszkę przeciągnęłam. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani. No, ja powiem tak, ja jestem pod wrażeniem: miasto Rybnik, przerosło miasto Warszawę. W urzędzie. Mia Aha, dobrze. Myślę, że zobaczyliśmy bardzo ważne zjawiska, Szanowni Państwo, bo chyba bardzo, bardzo w dzisiejszej Polsce potrzebne, a mianowicie współdziałanie, zaangażowanie, współodpowiedzialność i życzliwość. One są motorem poszukiwania i tworzenia rozwiązań. I na tym może zakończmy drugą sesję.